Pierwszy tomik wierszy Elżbiety Szczepkowskiej wydany przez działdowski sklep Bricomasze rozszedł się jak ciepłe bułeczki. Nie trzeba było długo czekać na kolejny, który już wkrótce trafi do naszych rąk. Tomik z rymem przez życie jest drugim tomikiem i drugim projektem, który też wspólnie realizowaliśmy z panią Elą Szczepkowską. Rymowane życie trafiło do serc i do rąk czytelników w marcu, jakieś 2 miesiące temu. Tym razem kolejny tomik, tutaj postanowiłam okrasić i przyozdobić swoimi zdjęciami i fotografiami, tak aby mówić do czytelnika i obrazem, i słowem. Ponieważ słowa, jak wiemy, mają wielką moc, a obraz też potrafi przenosić w czasie. Bricomarché, mój sponsor, mój anioł, mój opiekun. Dlaczego takie? Po prostu pani Monika zaakceptowała, zakochała się w moich wierszach i powiedziała, że dla swoich klientów zrobi wszystko, aby również poznali moje wiersze. W ubiegłym roku, w maju, wzięłam udział w konkursie ogrody i wygrałam ten konkurs. I pani Monika przyszła do mnie do ogrodu i nagrała film o ogrodzie. I przez to się poznałyśmy. Jeszcze wtedy nie rozmawiałyśmy o wierszach. Wtedy rozmawialiśmy, pani Monika mnie namawiała, żebym założyła blok o ogrodzie. Ale ja jestem taka, że wolę taki bezpośredni kontakt z klientem, z człowiekiem i dlatego blog to nie dla mnie. A wiersze to dopiero zaczęłam pisać po śmierci mojego małżonka od października. I znając panią Monikę i wiedząc, że ona również pisze wiersze, dałam jej do przeczytania moje wiersze. Wydrukowałam jej i dałam moje wiersze. No i pani Monika się zachwyciła i powiedziała, że zasponsoruje mi wydanie tych wierszy. Od zawsze angażujemy się w jakieś takie akcje lokalne, w nasze społeczności, wspieramy w różny sposób. Czasami jest to wsparcie finansowe, czasami promocyjne. Tym razem mieliśmy ogromny zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w wydaniu pięknych wierszy. Pięknych wierszy dlatego, że tworzy je osoba o pięknej duszy. Panią Elę pokochaliśmy jako klientkę, jako sąsiadkę, jako wspaniałą kobietę, matkę i przyjaciółkę. Słowa, które przeczytacie, bo te słowa docierają do wszystkich, one są o wszystkim, one są z głębi serca i warto, żeby świat je usłyszał. Naszą dewizą od zawsze było takie powiedzenie, taka życiowa teoria, dobro wraca. Ta filozofia towarzyszy nam od początku funkcjonowania sklepu, od początku naszej przygody tutaj w tym mieście. Tym razem zrobimy krok dalej. Dobro nie tylko wraca, ale puścimy je w świat i pójdzie jeszcze dalej. Dlaczego doszło do drugiej? Po prostu jest zainteresowanie na Facebooku moich znajomych, również odbiorców w Działdowie i okolicy. Pierwsza edycja to było duże wydarzenie, było duże zainteresowanie, przerosło to moje oczekiwania i dalej ludzie chcą czytać moje wiersze, więc pani Monika się zdecydowała nawet współuczestniczyć w tym i dała mi obrazki do tego drugiego tomiku. Piękne obrazki, które świadczą o treści wierszy. Trudno jednoznacznie powiedzieć, który jest moim ulubionym, bo każdy do mnie trafia. Jest jednak jeden, który szczególnie trafia do mojego serca, jest mi bliski, odnajduje tam siebie i swoją filozofię życia. Na przykład Matczyna miłość. To jest wiersz, który zainspirował nas do wydania w tym okresie tego tomiku, ponieważ łączymy ten tomik z Dniem Matki. Chcemy taką promocję, przygotowaliśmy nawet. Kup dwie książki w cenie jednej, żeby każdy, kto kupi, mógł obdarować swoją mamę również takim pięknym prezentem. Ten wiersz szczególnie trafia w serce, myślę, każdej matki. Jest wiersz Kocham to życie. Tam ja siebie również odnajduję, mimo że jest pisany od serca przez panią Elę o sobie. Ja tam się też odnajduję. Odnajdę szybciutko wiersz, który szczególnie do serca mi wpadł. Nie czekaj. Szkoda czasu na czekanie. To, co potem, może się nigdy nie stanie. Szkoda czasu na potem. Teraz żyj. Przecież teraz nie jest kłopotem. Więc chodźmy razem na spacer. Przecież życie to nie karcer. Pomimo nakazów i zakazów wielu, warto żyć. Cieszyć się chwilą, przyjacielu. Zobaczmy, jak tańczą motyle.
łapmy radosne, wiosenne chwile. Biegnijmy za pieskami. Patrz, uciekają, pokazują zabawę. Nam do myślenia dają. Zatańcz, dopóki muzyka gra, póki życiowa passa trwa. Skosztujmy razem rosy porannej, biegajmy w upiornych, nienagannych. Wypij herbatę, zanim wystygnie. Łapmy życie, póki starość nie zegnie. Śmiej się, jak masz z czego, życie jest proste, kolego. Jeśli kochasz, kochaj szczerze. Całuj żonę, dzieci, mów o wierze. Żyjmy pełnią życia, póki mamy czas, póki chęci jeszcze drzemią w nas. Odwiedzaj bliskich, póki są. Spotkania rodzinne miłe są. Dopóki ci serce bije, ciesz się życiem. Po to żyjesz. Wiele ludzkich przeżyć na Messengera. Ludzie opowiadają mi swoje życie. I ja te ich życie ubieram w rymy. Wiele wierszy jest o ludzkich przeżyciach. Znajomych, facebookowiczów, że tak się wyrażę. Po prostu mam, jest mi ogromnie miło, bo zdobyłam zaufanie ludzi. To się bardzo rzadko zdarza. Drugi tomik wierszy Elżbiety Szczepkowskiej okraszony jest zdjęciami wykonanymi przez Monikę Grałowską Kuśmierczuk. Już od poniedziałku te wyjątkowe wydania będą dostępne w sklepie Brico Marche w Działdowie. Dziękuję Ci. Poze mną na wieki zostanie. Do końca moich dni. Twoja troska, czułość, zaufanie. Kochany mój, dziękuję Ci. Za 44 lata opieki Twojej, za oddanie, cierpliwość, miłość, za wszystkie radości, doznania moje, za Twoją męskość, delikatność, namiętność, dziękuję Ci. Za dom pełen miłości, wybudowany na naszą miarę, za sufity kapiące czułością, za naszą wspólną wiarę, dziękuję Ci. Za cudowny uśmiech Twój, za pogodę życia bez skazy, za bezpieczny dom mój, za życie pełne wrażeń, dziękuję Ci.